Możemy zacząć kolejny wykład, tym razem zatytułowany interwencjonizm. W pierwszej kolejności chciałabym Państwu generalnie powiedzieć, jaka jest definicja interwencjonizmu, cóż to takiego jest. Później krótko zdefiniować, jakie mamy rodzaje interwencjonizmu. Skupić się na interwencjonizmie na rynku pracy i wyjaśnię, dlaczego akurat wybrałam rynek pracy i w ogóle dlaczego ograniczyłam się do jednego czynnika produkcji, jakim jest pracą. I oczywiście na końcu będą wnioski i zakończenie. Generalnie mówiąc o definicji czy ujęciu interwencjonizmu przez przedstawicieli szkoły austriackiej, warto się skupić w pierwszej kolejności na definicji, którą nam proponował Ludwig von Mises w latach 20. i 40., a później kolejno, jak już wyjaśnimy sobie tą definicję, którą zaproponował Mises, przejdziemy do typologii interwencji Maryja Rothbarda z roku 1970 z książki Power and Market. Zaczynając od tej definicji interwencjonizmu zaproponowanej przez Ludwika von Misesa, warto powiedzieć, że dla Misesa interwencjonizm był pojedynczym zaleceniem państwa dysponującego różnymi możliwościami wywierania na ludzi presji. Miałby być to niejako system między socjalizmem a kapitalizmem, taki system, który miałby być niejako antidotą zarówno na wady kapitalizmu, jak i na wady socjalizmu. Wiadomo, że kapitalizm to jest system, który się charakteryzuje prywatną własnością środków produkcji, socjalizm wręcz przeciwnie, uspołecznioną własnością środków produkcji, a ten interwencjonizm miałby być właśnie tą trzecią drogą, czyli systemem pomiędzy socjalizmem i kapitalizmem, miałby niejako stanowić lepsze rozwiązanie, alternatywy dla tych dwóch pozostałych. Jaki jest to system? Jest to taki system, w którym władza ingeruje w działania gospodarki rynkowej, ale co ważne, nie eliminuje całkowicie rynku. Czyli chce, aby produkcja i konsumpcja rozwijały się w innych kierunkach niż te oczekiwane przez rynek. W tym celu wprowadza różnego rodzaju zakazy i nakazy. O szczególnych rodzajach zakazów będziemy jeszcze mówić. Ludwik von Mises, proszę Państwa, zastanawiał się, czy interwencjonizm, czyli ta trzecia droga, ten system między socjalizmem a kapitalizmem, można traktować jako wzorzec trwałego systemu organizacji społeczeństwa. I doszedł do wniosku, że nie. Że taka trzecia droga jako osobny system jest niemożliwa. Dlaczego? Dlatego, że uważał, że jeżeli będziemy wprowadzać kolejne zakazy bądź nakazy, czyli odchodzić od gospodarki kapitalistycznej w stronę jakby socjalizmu albo szukać tej drogi pośredniej, to generalnie dojdziemy ostatecznie do socjalizmu. I nie wiem, czy Państwo już omawialiście przykład ceny maksymalnej na mleko, bo to jest taki standardowy przykład Ludwika von Misesa. Była cena maksymalna na mleko? Nie było. No to teraz możemy powiedzieć. Jeżeli rząd nagle stwierdzi, że mleko do tej pory, powiedzmy, że aktualna cena na mleko jest za wysoka. Jak wiemy, mleko jest potrzebne wielu ludziom, przede wszystkim dzieciom. No i nagle państwo wprowadzi, że cena za litr mleka nie może być większa, wymyślam, więcej niż 2 zł. No i co się dzieje na rynku? No nagle producenci mleka mogą stwierdzić, że taki interes po prostu im się nie opłaca. No i albo zaczną wychodzić z tego rynku, albo zaczną to mleko wykorzystywać do produkcji innych dóbr. Przykładowo sery, maślanka i tym podobne. Więc zaczną się żalić, tak, że państwo wprowadziło cenę za litr mleka, która wynosi teraz 2 zł. Jest to dla nas nieopłacalne, ponieważ ta cena nie pokrywa kosztów produkcji. Tak? My przykładowo za wyprodukowanie litra mleka potrzebujemy, nie wiem, myślę teraz 2,50 czy 2,10. Więc ten interes nam się nie opłaca. No i co się dzieje? Państwo mówi, dobrze, to przyjdziemy do Was jakby z ratunkiem. No i teraz wprowadzimy cenę maksymalną na czynniki produkcji, które są wykorzystywane do produkcji mleka.
Tak? I tutaj dla właścicieli czynników produkcji ustalą znowu cenę maksymalną, czyli na przykład cenę maksymalną na paszę. I w ten sposób pomogą producentom mleka. Co się dzieje? No osoby, które do tej pory produkowały paszę, stwierdzą, jeżeli znowu cena maksymalna będzie wyższa od ceny rynkowej, stwierdzą, ok, a nam się to nie opłaca. I w ten sposób oczywiście później możemy dalej z interwencją iść jeszcze głębiej, czyli ceną maksymalną obejmować czynniki produkcji wykorzystywane do produkcji paszy. W ten sposób Ludwig von Mises chce, czy udowadnia, że wprowadzając nakazy i zakazy w pewien obszar gospodarki dojdzie niejako do dyfuzji tej interwencji. Tak, czyli taka droga między socjalizmem a kapitalizmem, coś co ma być pośrednie, nie może funkcjonować. Dlatego, że wprowadzając pewnego rodzaju ograniczenia, dojdziemy do socjalizmu. I to była jakby argumentacja Misesa. W latach 70. Mary Rothbard rozpoczyna swoją analizę od interwencjonizmu, ale od korzyści, które płyną z wymiany. I jak wiemy, tutaj było wielokrotnie jakby wspominane, że kiedy dochodzi do wymiany, to obie strony osiągają korzyść, tak? Bo jeżeli by nie osiągały, to by do wymiany nie dochodziło. I co jest istotne, jeżeli dochodzi do wymiany, to mamy przeciwne wartościowanie. Załóżmy, że ten pilot, nie wiem ile on kosztuje, ale załóżmy, niech będzie 50 zł. Jeżeli decyduję się na zakup, czy sprzedam komuś z Państwa ten pilot za 50 zł, to będzie oznaczało, że ten pilot jest dla mnie wart mniej niż 50 zł, skoro decyduję się go na sprzedaż. A dla Państwa, jeżeli kupicie, no to oznacza, że ten pilot będzie więcej wart niż 50 zł, które mi oddacie. Obustronna korzyść, wszyscy są zadowoleni, doszło do transakcji. No i to jest istotne podczas wymiany, ta obustronna korzyść, wszyscy są zadowoleni, ale Rothbard zwraca uwagę, że jeżeli mamy do czynienia z interwencją, no to ta satysfakcja, ta wymiana zostaje zaburzona. Mamy do czynienia z trzecim podmiotem, który niejako wchodzi do akcji, no i ta wymiana już nie jest wolna, ta obustronna korzyść jest zaburzona, ale tak naprawdę też proponuje nam niejako typologię interwencji. Czyli mówi nam Mary Rothbard o tym, że kiedy mamy zaburzoną wymianę, no to tak jak wcześniej wspominaliśmy, mamy właściciela, niech będzie ten nasz pilot, osobę, która chce go kupić, czyli dwa podmioty i nagle ingeruje ktoś trzeci. Zazwyczaj jest to państwo ze względu na rozległość interwencji, ale Rothbard nam mówi o tym, że taki rodzaj interwencji to jest interwencja trójstronna. Interwencja trójstronna, czyli właśnie kiedy trzecia jednostka ingeruje w wymianę, zaburza niejako satysfakcję i że przykładem takiej interwencji trójstronnej może być chociażby wspomniana kontrola cen, tak jak mówiliśmy sobie, że cena maksymalna na mleko, no bo wcześniej mieliśmy właściciela mleka, konsumentów, którzy chcieliby to mleko kupić, no i państwo interweniuje jako trzecia osoba, dlatego jest interwencja trójstronna, myślę, że to jest dość łatwe do zrozumienia. Oczywiście licencje, zakaz handlu w określone dni, dość popularne. Rothbard zwraca uwagę niejako, że ta interwencja trójstronna to jest najczęstszy rodzaj interwencji. Jeżeli mówimy o interwencjonizmie, to najczęściej mówimy o interwencji trójstronnej, ale należy pamiętać, że oprócz tego mamy dwa inne rodzaje interwencji. Jest to interwencja autystyczna i interwencja dwustronna. Interwencja autystyczna jest to taka sytuacja, kiedy podmiot interweniujący zmusza pewną osobę do wykonania lub zaniechania pewnej czynności. Ten podmiot interweniujący, co ważne, nie otrzymuje tutaj w zamian żadnego dobra ani usługi. Przykład,
zabójstwo, zakaz wypowiedzi. Tak, możemy powiedzieć, że jest jakaś forma, może być na przykład satysfakcji, ale ważne jest, że podmiot interweniujący nie otrzymuje żadnego dobra i usługi, czyli mamy jakby dwie strony tutaj, gdzie jedną jest podmiot interweniujący, a drugą osoba, którą ta interwencja jakby dotyczy. I trzeci już, bo jakby zaczęliśmy od tyłu, trzeci rodzaj interwencji to jest interwencja dwustronna. I to jest taka sytuacja, w której podmiot interweniujący wymusza wymianę pomiędzy nim a jednostką. I przykładem takiej interwencji dwustronnej jest napad rabunkowy, pobór do wojska czy podatki. Czyli według Rothbarda możemy mieć trzy rodzaje interwencji. Interwencję autystyczną, dwustronną i interwencję trójstronną. Tak jak powiedziałam, najczęściej omawia się rodzaje tej interwencji trójstronnej. Ja także też bym się chciała właśnie na takich rodzajach interwencji skupić. Co jest ważne i myślę, że istotne do podkreślenia, to, że generalnie temat interwencjonizmu to jest temat bardzo szeroki. Interwencjonizm może zarówno dotyczyć rynku konsumenta, tak jak mówimy w ekonomii, że mamy rynek konsumenta i rynek producenta, ale proszę zauważyć, że mamy różne rodzaje interwencji, tak jak przed chwilą pokazaliśmy ich chociażby różną typologię. Interwencje dotyczą różnych grup społecznych, mają różny zasięg i różne konsekwencje. Ponieważ jest to temat tak bardzo szeroki, dlatego w swoich rozważaniach postanowiłam się skupić generalnie na rynku pracy. Oczywiście pamiętając przy tym, że jeżeli mamy do czynienia z trzema podstawowymi czynnikami produkcji w ekonomii, czyli pracą, ziemią i kapitałem, pamiętamy, że obojętnie jaki czynnik produkcji, z jakimkolwiek czynnikiem produkcji mamy do czynienia, to mamy dokładnie taki sam mechanizm wyceny. Tak, czyli pewne mechanizmy, które funkcjonują na rynku pracy, na rynku producenta, możemy z powodzeniem odzwierciedlić na rynku konsumenta i vice versa. Dlatego myślę, że nic Państwo nie stracą, jeżeli się skupimy na rynku pracy. I co jeszcze bym chciała podkreślić, to, że ja w swoim wystąpieniu nie będę posługiwać się sądami jakby normatywnymi. Ja nie chcę tutaj oceniać, czy dana interwencja jest zła, czy ona jest dobra, tylko zwrócę uwagę, jakie może wywierać potencjalne konsekwencje. To jest bardzo ważne w kontekście chociażby pytań czy dyskusji. Skupiając się na rynku pracy, wybrane, to są przykłady. Najbardziej popularne oczywiście płaca minimalna. Później powiem Państwu o klinie podatkowym, dyskryminacja indukowana, wyjaśnię, cóż to takiego, to jest termin, który niejako sama wprowadziłam. Możemy zrobić konkurs, może najlepszy termin i następnie zawody regulowane. Jeżeli chodzi o płacę minimalną, to jest oczywiste, że to jest prawnie ustalony najniższy poziom wynagrodzenia. W Polsce w 2022 roku była to kwota 3010 zł brutto na cały etat, czyli około 2365 zł netto. Pewnie Państwo słyszeliście, że płaca minimalna w 2023 roku ma zostać podniesiona i w lipcu 2023 roku wynosić 3600 brutto złotych. Jakie ma konsekwencje, czy jakie może mieć konsekwencje wprowadzenie płacy minimalnej? Sytuacja komplikuje się w takim momencie, kiedy na początku mamy na rynku pracy sytuację równowagową, czyli kiedy popyt na pracę jest równy podaży na pracę i wtedy przy tym stanie równowagi mamy określoną płacę. Dajmy na to, że jest to 3000 zł. I nagle rząd postanowił wprowadzić płacę, która jest wyższa niż płaca rynkowa. Płaca rynkowa to jest taka płaca, którą oferuje pracodawca i pracownik się zgadza
za taką kwotę pracować, czyli za te 3000, powiedzmy. I nagle państwo mówi, nie, 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 3000 to jest zdecydowanie za mało, ludzie powinni godnie zarabiać, powinni zarabiać więcej. Dlatego od tej pory można zatrudniać na cały etat legalnie za płacę większą niż 3600. Tak, czyli mamy sytuację, w którym płaca minimalna miałaby być większa od płacy rynkowej. No, do czego taka sytuacja może prowadzić? No, niektórzy pracodawcy stwierdzą, biorąc pod uwagę produktywność pracownika, no bo od tego zależy płaca, że no, taki, niestety z takim pracownikiem będą musieli się pożegnać. No, można stosować różnego rodzaju kombinatorstwo. Oczywiście taki pracownik zacznie pracować w szarej strefie. Generalnie sytuacja ta może doprowadzić do tego, że będziemy mieli do czynienia z ograniczeniem zatrudnienia, czyli zatrudnienie spadnie nam z kół do kół jeden. Tak? Mniej osób znajdzie zatrudnienie na rynku pracy, wzrośnie nam stopa bezrobocia. Proszę Państwa, generalnie, no bo jeżeli chociażby pomyślimy o przypadku Polski, o płacy minimalnej 3600 zł brutto, to ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale kogo w ogóle taka płaca minimalna dotyczy? Tak, czy kogo ona dosięga? No to są zazwyczaj zawody, w których wymaga się najniższych kwalifikacji na rynku pracy, ale żeby nie być gołosłownym, to dla przykładu pokażę dane dotyczące liczby osób skazanych. I problem się zrobił w momencie, dokładnie w 2010 roku, kiedy zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nagle stwierdzono, że osobom skazanym nie można płacić, jak to do tej pory było, tylko połowę płacy minimalnej, tylko więcej niż całość stawki. Do tej pory była to tylko połowa. Ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, proszę zobaczyć, mamy 2010 rok i liczbę osób skazanych, zatrudnionych na stanowiskach odpłatnie, co się dzieje po wprowadzeniu tego przepisu z liczbą osób zatrudnionych, skazanych odpłatnie. Przez 2 lata mamy spadek zatrudnienia z 17 tysięcy do 9426. Tak? Tym samym ten spadek jakby zatrudnienia czy wprowadzenie tego przepisu no, pokazuje, że rośnie liczba osób zatrudnionych, ale nieodpłatnie. To jest taki przykład, gdzie możemy zobaczyć, że rzeczywiście wprowadzenie płacy minimalnej ma znaczenie i co więcej, może mieć negatywne konsekwencje. Ale nie wszyscy się z tym zgodzą. Niektórzy powiedzą, no i tutaj powołując się na badania z lat 90., które są dość rozpowszechnione wśród ekonomistów i nieekonomistów, szczególnie przez Dawida Karda, który w 2021 roku dostał Nagrodę Nobla z ekonomii i napisał tekst Kard z Krugerem dotyczącej wzrostu płacy minimalnej w jednym z amerykańskich stanów w latach 90. Dokładnie w 1992 roku w New Jersey nastąpił wzrost płacy minimalnej stanowej z 4,25 dolarów do 5,05 na godzinę, a w stanie, który graniczącym z New Jersey, z Pensylwanią, ta płaca pozostała bez zmian. No i tych dwóch ekonomistów stwierdziło, że zbada wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie. Jak oni to chcieli zrobić? Stwierdzili, że się skoncentrują na sektorze restauracji typu fast food i przeprowadzą badania telefoniczne z osobami, które są odpowiedzialne za zatrudnienie i spytają ich jakby o statystyki dotyczące tego zatrudnienia i rzeczywiście przeprowadzili takie badanie przed wprowadzeniem płacy minimalnej i po jej wprowadzeniu. Tak? I porównali liczby osób zatrudnionych.
w restauracjach typu fast food w obu Stanach, Pensylwanii i New Jersey. No i doszli do wniosku, że wzrost płacy minimalnej nie powoduje spadku zatrudnienia. W 2000 roku już trochę złagodzili swoje stanowisko na podstawie tych samych badań, ze względu na to, że no to badanie zostało jakby z wielu stron skrytykowane. Zaraz jakby powiem, dlaczego wtedy złagodzili swoje stanowisko, pisząc, że wzrost płacy minimalnej prawdopodobnie nie miał wpływu na zatrudnienie albo miał wpływ niewielki. Jaki, proszę Państwa, jest problem z tym badaniem? No, problem z tym badaniem jest taki, że po pierwsze Card i Kruger skoncentrowali się na jednym sektorze gospodarki, czyli na restauracjach typu fast food. Natomiast jeżeli my mówimy o konsekwencji wprowadzenia płacy minimalnej, to nie mówimy w kontekście sektorowym, tylko całej gospodarki. I taki jest, to jest jakby główny zarzut, tak? Czyli taki, że Card i Kruger zbadali wpływ płacy minimalnej tylko w jednym sektorze gospodarki, a teoria ekonomii czy teoria dotycząca konsekwencji wprowadzenia płacy minimalnej mówi, czy dotyczy całej gospodarki, a nie tylko sektora jedynego. Poza tym pierwszą rundę pytań zaczęto zadawać w lutym i w marcu 1992 roku, a nowa płaca minimalna została wprowadzona w kwietniu. Co oznacza, że przedsiębiorcy czy właściciele restauracji, którzy już wcześniej wiedzieli o zmianie płacy minimalnej, mogli dostosować swoje zatrudnienie. Ponadto w Stanach Zjednoczonych oprócz zmiany płacy minimalnej na poziomie federalnym, znaczy na poziomie stanowym, dochodzi także do zmian płacy minimalnej na poziomie federalnym. I w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście wcześniej, czyli przed 92 rokiem, a dokładnie w roku 1990 i w 91 nastąpiła taka zmiana płacy minimalnej, podwyżka dla całych Stanów Zjednoczonych, i wówczas największy był spadek zatrudnienia wśród nastolatków w New Jersey niż w Pensylwanii, co oznacza, że później mogła być słabsza reakcja tych przedsiębiorców, którzy byli odpowiedzialni za zatrudnienie w restauracji typu fast food, tak? Dodatkowo ten argument, dlaczego badamy dwa stany, które są położone jakby geograficznie, no tutaj był taki argument Carda i Krugera, że, no, że jeżeli są położone blisko geograficznie, one są dość podobne, to my możemy je porównywać, tak? No bo ciężko porównywać dwa zupełnie różne od siebie byty, a to nie do końca tak jest. No bo jeżeli to, że podobne mamy warunki wyjściowe na początku badania, na dwóch obszarach geograficznych, nie uprawnia nas do tego, że w efekcie końcowym będziemy mogli zobaczyć wpływ danej zmiany. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie mogło dojść do zmiany innych czynników, tak? Na danym obszarze geograficznym. Na jednym doszło, a na drugim nie. Jeżeli, proszę Państwa, byście chcieli więcej poczytać na temat tego badania i jego krytyki, albo posłuchać, poczytać, to proponuję tekst no, też członka Instytutu Misesa, pana Arkadiusza Sieronia, Nobel za kontrowersyjne badanie. Tekst, który ukazał się w Obserwatorze Finansowym. A jeżeli bardziej lubicie słuchać niż czytać, wówczas pan Krzysztof Turowski, Ludzkie gadanie, blaski i cienie matematyzacji ekonomii. Rozmowa, która została przeprowadzona i którą można odsłuchać na YouTubie, polecam. Dlaczego w ogóle my mówimy o tej jakby płacy minimalnej, o tych konsekwencjach, bo to i odwołuje się też do tego argumentu Carda i Krugera, dlatego że ta jakby argumentacja taka, że wprowadzenie płacy minimalnej może mieć pozytywne konsekwencje, ona wcale nie jest obca. Jeżeli się zagłębimy
przykładowo w artykuły dotyczące zmiany na przykład płacy minimalnej w Polsce, jeśli Państwo chcecie, to możecie zrobić mały research w związku ze zmianą wprowadzenia płacy minimalnej w Polsce, spotkacie się z różnymi opiniami, chociażby z takimi, i to jest jedna z których, którą przeczytałam, no że przecież jeżeli wprowadzimy płacę minimalną, no przykładowo, która będzie dotyczyć pracowników najmniej wykształconych albo tych na przykład również zatrudnionych w restauracjach typu fast food, to przecież oni będą mieli więcej pieniędzy. Jak oni będą mieli więcej pieniędzy, no to będą wchodzić na rynek i te swoje pieniądze wydatkować na zakupienie innych dóbr. No to wtedy, jeżeli będą kupować i będą wydawać, to inni także będą się bogacić. No i tym sposobem możemy mieć do czynienia z pozytywnym efektem wprowadzenia płacy minimalnej. No i co jeszcze, jeżeli te osoby, które dostaną płacę minimalną, będą wydawały pieniądze dalej na rynku, no to przecież może przyjść więcej konsumentów do restauracji typu fast food, no bo wszyscy będą bardziej bogaci. No a jak będzie większy popyt w restauracjach typu fast food, to co się stanie? Trzeba zwiększyć tam zatrudnienie. Tak? To jest takie argumenty, z którymi można się spotkać. I to wcale nierzadko. Kolejną formą interwencji na rynku pracy jest klin podatkowy. Cóż to takiego jest klin podatkowy? Klin podatkowy to są pozapłacowe koszty pracy, które mogą dotykać zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Zaraz wytłumaczę, na czym to polega. Ale generalnie, jeżeli państwo wprowadza dodatkowe podatki albo składki, które pracodawca musi płacić na rzecz pracownika, wówczas wzrastają koszty zatrudnienia. Jeżeli wzrastają koszty zatrudnienia pracownika, no to efekt może być taki jak w przypadku płacy minimalnej. Że nie będzie się opłacało danej osoby zatrudniać, czyli będzie spadało zatrudnienie, będzie następował wzrost bezrobocia. Tutaj jest przykład graficzny klina podatkowego, czyli początkowo mamy punkt równowagi E1, następuje wzrost kosztów zatrudnienia, tutaj widoczny, wtedy wzrasta no, niejako koszt zatrudnienia, powoduje no wzrost jakby również płacy i spada nam zatrudnienie, wzrasta bezrobocie. Jeżeli spojrzymy na ostatnie dane OECD za rok 2021 dla Polski, to widzimy, że jest to klin podatkowy w Polsce wynosi około 35% i jest porównywalny ze średnią dla krajów OECD. Tutaj Państwo możecie dokładnie zobaczyć, ile wynosi z tych 30%, jak duży jest podatek dochodowy, to jest kolor żółty, jak duże są koszty płacone przez pracownika, kolor niebieski, i przez pracodawcę, kolor czerwony. Kolejnym przykładem interwencji na rynku pracy jest dyskryminacja indukowana, którą na początku kiedyś nazywałam dyskryminacją instytucjonalną, ale później niektóre osoby powiedziały mi, że ta dyskryminacja instytucjonalna to nie jest do końca szczęśliwa terminologia. Generalnie jest to taka sytuacja, tak jak tutaj napisałam, w której pracownik pomimo wykształcenia i kwalifikacji nie utrzymuje adekwatnej płacy, ponieważ pracodawca jest obciążony dodatkowymi regulacjami i w związku z tym nie jest w stanie wypłacić rynkowej płacy. Jaka to jest sytuacja? To jest sytuacja, która może dotyczyć na przykład młodych, szczególnie kobiet na rynku pracy. Chodzi o regulacje dotyczące okresu ciąży i macierzyństwa. Jeżeli, proszę Państwa, kobietom oferuje się niejako w Polsce roczny urlop macierzyński. Proszę mi uwierzyć, że to nie jest wcale tak, że jest to krótki okres. Na przykład jeżeli porównamy
porównamy wszystkie kraje OECD w kwestii regulacji dotyczących kobiet w okresie macierzyństwa i okresie ciąży, to okazuje się, że Polska należy do tych krajów, w których te kobiety są jedne z najlepiej chronionych. Urlop macierzyński w Polsce to jest jeden rok. Co jest ważne, w czasie urlopu macierzyńskiego nie wolno zwolnić kobiety. Mało tego, po urlopie macierzyńskim musi ona zostać zatrudniona na tym samym stanowisku, na tych samych warunkach. Przed urlopem macierzyńskim bardzo często kobiety, które dowiadują się, że zaszły właśnie w ciążę, korzystają z tak zwanego chorobowego, czyli idą na L4. W takiej sytuacji, proszę zauważyć, w tej sytuacji pracodawca płaci tylko za płacę przez około miesiąca, a później te koszty jakby przechodzą na ZUS, ale co jest istotne, no to to, że takiej pracownicy nie ma. I nie ma kto tej pracy wykonywać. Czyli tak, kobieta zachodzi w ciążę, potem jak się dowiaduje, że jest w ciąży, często korzysta z urlopu chorobowego, no to czyli możemy policzyć 8 miesięcy, później roczny macierzyński, dalej pracownicy nie ma. Później jest jeszcze możliwy urlop wychowawczy. I teraz, który już jest bezpłatny, no ale dalej. Problem jest taki, że nie mamy pracownika, który nam wykonuje tą pracę. Jeżeli zatrudnimy kogoś sobie na zastępstwo, ale wiadomo, że my musimy najpierw kogoś poszukać. Ta osoba musi mieć odpowiednie kwalifikacje, ale jaki jest problem? Taki, gdy ta osoba na zastępstwo okazuje się lepszym pracownikiem. No, kobieta wracająca po urlopie macierzyńskim, my musimy jej zatrudnić, nie stać nas na dwie osoby. No to zwalniamy tą lepszą i dziękujemy. Mało tego, kobieta, która jest na urlopie macierzyńskim, może skorzystać z urlopu wychowawczego, ale nam ona nie musi mówić od razu, w pierwszym dniu, jak urodzi dziecko, że ja najpierw rok na macierzyńskim będę, a później 2 lata na wychowawczym. Nie. Kodeks pracy reguluje dokładnie okres, w którym kobieta nas musi poinformować, ale znam taką sytuację, to się mówi z życia wzięte, gdzie kobieta już kończyła urlop macierzyński, no to pracodawca podziękował osobie na zastępstwo, znaczy powiedział, że tam pracuje do piątku, a zadzwoniła pani w poniedziałek, która miała przyjść już niebawem, i powiedziała, że ona nie przychodzi, bo ona zmienia pracę. Oczywiście, później inne przepisy, to już takie kwestie, przepisy dotyczące matek karmiących i tym podobne, czy później zwolnień, które są brane na dziecko chore. To są kolejne kwestie, do czego ja zmierzam. Proszę tylko nie wyciągnąć wniosku, że ja sugeruję, że te przepisy są w ogóle niepotrzebne na przykład. Chociaż może w ogóle nie sugeruję. Ja tylko mówię, jakie mogą być ewentualne konsekwencje i że nie ma co się dziwić pracodawcom, że nie chcą zatrudniać młodych kobiet. To są po prostu dla nich dodatkowe koszty zatrudnienia. I jeżeli mamy regulacje, które będą dotyczyć określonych grup pracowniczych, obojętnie czy my będziemy mieć, nie wiem, weźmiemy pod uwagę płeć, czy osoby niepełnosprawne, czy inne grupy, czasami regulacje, albo nawet bardzo często, możemy mieć zupełnie inne konsekwencje od tych zakładanych. Czyli zamiast poprawy sytuacji może dojść do pogorszenia tej sytuacji. Kiedyś jak miałam czas i trochę więcej chęci, pobawiłam się z danymi statystycznymi i porównałam zarobki brutto kobiet i mężczyzn. One są publikowane przez GUS co 2 lata. No i proszę zobaczyć, ten okres, generalnie średnia w Polsce na urodzenie pierwszego dziecka to jest około 28 lat, no więc konsekwencje wynikające z posiadania dzieci, no to widać po tym okresie 28 lat, w tym okresie rozrodczym. No i jeszcze porównałam zarobki kobiet do zarobków mężczyzn. Te różnice procentowe właśnie są największe w tym okresie, kiedy kobiety rodzą dziecko,
a później najczęściej no, zajmują się wychowaniem, wychowaniem dziecka. Co ciekawe, no tutaj mam akurat 2008 rok, ale tutaj już mamy 2018 rok, chociaż mamy trochę inne wnioski, ale że te różnice na początku, jeżeli kobiety i mężczyźni wchodzą na rynek pracy, one są mniejsze, pogłębiają się w tym okresie właśnie, gdzie najczęściej kobiety decydują się na potomstwo. Oczywiście nie, kobiety same się nie decydują na potomstwo. A później wyrównują się już w okresie, w którym dzieci są wychowane, w którym zbliżamy się w okolicach wieku emerytalnego. I ostatnim przykładem regulacji na rynku pracy, o którym chciałabym powiedzieć, bo oczywiście pewnie Państwo znajdziecie inne, no to jest kwestia zawodów regulowanych, czyli takich zawodów, które można wypełniać po spełnieniu określonych warunków w danym kraju, czyli kiedy musimy mieć odpowiednie wykształcenie, zdane odpowiednie egzaminy, czy musimy być zarejestrowani w odpowiedniej organizacji zawodowej. W Polsce jest około 360 takich rodzajów zawodów. Oczywiście są to, jak Państwo pewnie wiecie intuicyjnie, takie zawody jak lekarze, kontroler ruchu lotniczego, ale takie również jak detektyw, kucharz okrętowy czy muzealny. Ponadto grzyboznawca, klasyfikator grzybów, pilot balonowy i tym podobne. Jakie konsekwencje ma regulacja zawodów? No jeżeli, proszę Państwa, my będziemy zwiększać bariery wyjścia, no to wiadomo, że tym samym niejako ograniczamy liczbę osób, która może wykonywać taki zawód, co w efekcie może prowadzić do braku rąk do pracy. Oczywiście możemy dyskutować, czy regulacja zawodów jest zabiegiem słusznym, bądź nie. No bo jeżeli zastanowimy się nad takim przykładem jak grzyboznawca, no to odpowiedź pewnie będzie dość szybka, ale na przykład lekarze, myślę, że tutaj można by było dyskutować dłużej na ten temat, ale do częściowej deregulacji, chociażby w obszarze zawodów medycznych, doszło chociażby w czasach początkowych, gdy brakowało nam lekarzy i pielęgniarek w związku z pandemią COVID-19. Wówczas rzeczywiście w Polsce doszło, czy jakby rząd umożliwił podjęcie zatrudnienia w zawodach medycznych również dla obywateli spoza Unii Europejskiej. Wymagano na przykład oświadczenia o znajomości języka polskiego, 3-letniego doświadczenia w zawodzie i tym podobnym. Później podobne regulacje zostały wprowadzone, jeżeli chodzi o zawód położnej i pielęgniarki. No ale zaczęto też podejmować dyskusję, skoro widzimy, że jest taka możliwość i że jakby to funkcjonuje, to dlaczego nie iść jakby o krok dalej i nie zająć się również deregulacją różnych zawodów, chociażby okołomedycznych, typu dietetyk, asystent stomatologiczny, farmaceuta i tym podobne. Ta debata czy ta dyskusja wraca cały czas i jest podejmowania, chociażby ze względu na napływ pracowników z Ukrainy. Tak, i podobne kwestie dotyczące zatrudnienia w zawodach medycznych podobne deregulacje zostały podjęte dla pracowników z Ukrainy. Czyli podsumowując, jeżeli weźmiemy pod uwagę interwencjonizm na rynku pracy, no to możemy wysunąć taki wniosek, że interwencjonizm na pewno zaburza wymianę rynkową i zmniejsza dobrobyt przez wprowadzenie różnego rodzaju nakazów i zakazów. Może na rynku pracy dochodzić chociażby do wzrostu bezrobocia, do niechęci do zatrudnienia określonych grup pracowniczych, rozrostu z szarej strefy, czy chociażby ograniczenia konkurencji. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jeżeli coś było niejasne, jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to jest ten czas. Zapraszam.
Jarosław, bo ja miałbym pytanie odnośnie kwestii płacy minimalnej, a kapitału zagranicznego. No bo znamy kazusy historyczne, nawet nie historyczne, takie jak bananowe republiki, ale też w Polsce przykłady. W sytuacji, kiedy do kraju rozwijającego się wchodzi niesamowita, bardzo duża ilość kapitału zagranicznego, który jest w trudnym procesie do bycia opodatkowanym, no to oprócz płacy minimalnej i ewentualnie jakichś podatków sektorowych mamy pewien problem z wymuszeniem na nim po prostu dostosowanie się do panujących na rynku zasad, które obowiązują wszystkich. Jakie by pani profesor miała stanowisko w tej kwestii? A dlaczego byśmy mieli ograniczać ten kapitał zagraniczny? Żeby dostosować go do ograniczeń kapitału jakby rynkowego. A czy w ten sposób byśmy nie ograniczali konkurencji? No ale kapitał rynkowy płaci podatek dochodowy, a załóżmy kapitał zagraniczny jest zarejestrowany w raju podatkowym, nie płaci podatku dochodowego. Mhm. To jest w pewien sposób nieuczciwa konkurencja po prostu między podmiotami. Okej, okay. I jaką ma pan propozycję w związku z tym? Ja się pytam o panią. Aha, jaką ja mam propozycję? W związku z wprowadzeniem płacy minimalnej, czy powinna być wtedy jednakowa dla wszystkich, tak? Takie jest pytanie. No, czy to nie jest pewien zaleta płacy minimalnej, że podatku, że właśnie... No to można powiedzieć, że to jest zaleta nie tylko płacy minimalnej, tylko generalnie regulacji obowiązujących w danym kraju, tak? Tak, tak. Czy można to nazwać zaletą? No nie. Ja bym tego, ja bym nie, to jest generalnie taki sam problem, generalnie można bym powiedziała w kontekście wszelkich nakazów i zakazów i dotyczących regulacji, bo to jest, jeżeli regulacja dotyczy pewnej grupy, to powinniśmy dotykać wszystkich, tak? Powinniśmy wszystkich obciążać danymi jakby kosztami. To zaraz mi przychodzi na myśl ta debata dotycząca jego Ubera i przepisów dla taksówkarzy, tak? Że tutaj jest nieuczciwa konkurencja. No bo wożą też jakby no, usługa praktycznie taka sama, a jedni muszą mieć licencję, a inni nie, chociaż później to zostało jakby uregulowane. Znaczy, jeżeli bym była pewnie politykiem, ale na szczęście nie jestem i nigdy, mam nadzieję, że to się nie stanie, no to odpowiadając na to pytanie, bym powiedziała tak, to jest sytuacja jakby korzystna, to co pan zadawał, tak? Ale generalnie w kontekście gospodarki, no nie. Taka by była moja odpowiedź. Nie wiem, czy satysfakcjonująca. Jak jednemu się złamie rękę, no to nie znaczy, że trzeba drugiemu złamać, żeby było uczciwie. Chociaż niektórzy by się lepiej czuli. Temu pierwszemu wyleczyć lepiej. Tak. Mhm. Jeszcze pytania? Oczywiście zachęcam. Całe 20 minut do 17:15. Później Polska-Francja. To ja się zastanawiam, bo w tej tabelce z porównaniem płac mężczyzn i kobiet, wydaje mi się, że jakby były wydłuszczone też lata, kiedy właśnie kobiety mają 40, 44, 45, 49 i na przykład mi się wydaje, że to jest okres, kiedy raczej już pracodawcy się nie boją, że kobiety pójdą na macierzyński. Tak, bo jest to dosyć późno. Ale może to być wpływ posiadania dziecka. No. Tak, może być to po pierwsze wpływ posiadania dziecka, a jeszcze bym nie była pewna takiej granicy, bo to, że średnia w Polsce to jest około, z tego co pamiętam, 28 lat na poczęcie pierwszego dziecka, to jeżeli generalnie, ja zawsze mówię tak pod względem ekonomicznym, patrzmy gdzie jest podaż, idzie popyt, tak? I generalnie jak spojrzymy na społeczeństwo polskie, na wskaźniki dzietności, chyba 1,42 w Polsce, mamy wskaźnik dzietności i generalnie kobiety decydują się w Polsce coraz później na poczęcie pierwszego dziecka, to po pierwsze, także ta granica 40 lat wcale nie jest taka jakby niemożliwa, to jest jedna kwestia, a po drugie wpływ macierzyństwa nie jest tylko jakby związany z tym, że kobieta jest w ciąży, ale później z późniejszym okresem wychowywania dziecka i nie tylko to jest efekt i wpływ pracodawcy, co na przykład samej kobiety. Chociażby ze względu na to, że może dochodzić do, szukam dobrego słowa,
do intencjonalnego na przykład spadku produktywności albo innego wartościowania pracy, praca kontra życie rodzinne. Tak? Ja jutro będę miała temat dotyczący międzypłciowej luki płacowej i będę w tym kontekście właśnie mówić, dlaczego występują różnice między mężczyznami w zarobkach, między mężczyznami i kobietami. I jedna z przyczyn, o których się rzadko mówi, a która występuje, to jest to, że kobiety mają często, nie zawsze, nie możemy generalizować, inne podejście do pracy niż mężczyźni. Czyli dla mężczyzn częściej praca zawodowa stoi wyżej w hierarchii niż dla kobiet. Nie wiem, czy odpowiedziałam na Pani pytanie. Tak, dziękuję bardzo. Ja chciałem jeszcze zapytać odnośnie danych właśnie też tutaj w tych tabelach przedstawianych. Ponieważ na tyle, na ile ja się spotykałem z takimi badaniami, bardzo częstym błędem było to, że się po prostu wyciąga średnie miesięczne zarobki mężczyzn, średnie zarobki kobiet jako całych wielkich grup i to się między sobą porównuje. Tak, o tym będę mówić. Nie bierze się multum po prostu czynników zewnętrznych, pozostałych, które po prostu bardzo na to wszystko wpływają. I dlatego chciałem się zapytać, jakie są właśnie te wartości, które są tutaj przedstawione. Czy to jest po prostu taka średnia z całych grup wyciągnięta przez GUS? Tak, to jest średnia wyciągnięta dla całych grup. Problem generalnie liczenia średnich, czyli jeżeli do jednego koszyka wrzucamy zarobki kobiet, do drugiego wrzucamy zarobki mężczyzn, wyciągamy średnią, to tak naprawdę my nie mówimy o takich samych pracownikach. A żeby móc mówić o różnicach w zarobkach, no to musimy porównywać dwóch takich samych pracowników. Tak? Tak jak na rynku konsumenta jest dla nas jakby oczywiste, dlaczego za jabłko z uprawy ekologicznej płacimy więcej niż za inne jabłko, inny proces produkcyjny to zupełnie inne dobro. Tak, tak tutaj jest słuszna jakby uwaga, dane były jakie były, takie porównałam. Innych nie ma, ale bardzo słuszna uwaga i dziękuję. Jutro wrócimy do tego tematu dość szczegółowo. Jeżeli nie ma żadnych pytań, albo jeżeli ktoś z Państwa nie miał odwagi, to 17.15, to tak po 19.30. Oczywiście nie ma problemu i na wszystkie pytania ewentualnie Państwa odpowiem. Jeżeli chodzi o kwestię interwencjonizmu w kontekście Austriackiej Szkoły Ekonomii, to praktycznie którą książkę Państwo weźmiecie do ręki, to coś tam o interwencjonizmie mniej lub więcej przeczytacie. Ludwig von Mises, Ludzkie działanie na początek polecam. Dziękuję serdecznie za udział.